Hej, z tej strony Drakonager i witam was w recenzji czasopisu My Little Pony. A jest to numer 8 z 2019 roku. I cóż, czasopismo to już zakupiłem już 2 dni temu, ale dopiero teraz mam czas i możliwość nagrania recenzji tego numeru. Jak widzicie, nie bez powodu go kupiłem, bowiem w prezencie mamy figurkę Siedliczki Luny. Czy warto było zapłacić prawie że 11 zł? Cóż, zobaczmy. Zacznijmy od rozpakowania, oczywiście. No bo jak żeby inaczej, no. Jakoś trzeba to wszystko wyjąć, prawda? Okej, poszło sprawnie. Okej, folia na bok. Cóż, znacie to uczucie, gdy czekacie na coś bardzo długo, dowiadujecie się, że w końcu jest, a dostajecie coś, za co wam wstyd? No ja znam to aż za dobrze. Mam małe, grzeczne pytanko. Co to do cipy ciasnej jest? Czy to ma być niby Luna? Co? Co? Ja nie wierzę po prostu. Ja się po prostu czuję tak, jakby ktoś mnie topił w kiblu i napierdalał klapą CDS-ową. Co to ma być w ogóle? Nie. To jest chujnia, a nie Luna. Wiecie co, normalnie bym tym jebnął w ścianę i przeszedł do przeglądu czasopisma, ale jestem osobą rzetelną i kompetentną. Dobra, wyjmijmy to z folii. Żeby kuźwa opakowanie było ładniejsze od figurki. Ja pier... Uprawiam miłość. Nie wierzę, że to robię. Co oni ci zrobili? Nie wierzę w to. Celestio! Widzisz? I nie wysyłasz na księżyc. Siostrę ci... obrażają. Moją matczynię obrażają. Nie wierzę. Po prostu nie wierzę w to. Porównajcie to sobie z tym. Porównajcie to sobie z tym! Czy to w ogóle przypomina postać na opakowaniu? Przecież to jest po prostu kpina. Nie wierzę w to. Kto jest za to odpowiedzialny? Nie wierzę. Po prostu. Helena mam zawał. Nie wierzę. To jest po prostu niewiarygodne, co się odwaliło. Jak można coś takiego odwalić i się nie wstydzić tego? Okej, odpowiedzialny to na pewno nie jest Egmont, on jest tylko wydawcą czasopisma, figurki robi pewnie ktoś inny. I ogólnie ostatnimi czasy figurki w czasopiśmie MLP są na naprawdę wysokim poziomie, ale oczywiście musieli pokazać swoją jakże wysoką elokwencję i zepsuć jedną z moich ulubionych postaci. To jest po prostu niewiarygodne. No zobaczcie sami. Kolor grzywy do dupy. Kolor sierści do dupy. Kolor ozdób, no, naszyjnik, buty i korona do kitu. Po prostu, co tutaj się zgadza? Kolor oczu, jakiś sam kształt, znaczek się zgadza. I jest co ciekawe po obu stronach. Wow, niesamowite po prostu. Nawet kolor rogów jest inny. Niewiarygodne. Kolor rogu jest inny niż kolor sierści. I jeszcze jest krzywy. Jak jakiś fajfus. Nie, no to jest po prostu... Nie wierzę w to. To mogła być naprawdę zajebista figurka. A co? Trzeba sobie przemalować. A jak ktoś nie umie, to co? To po prostu ma problem. Kurwa, w dupę Bronis i Pegasus. Tak was traktujemy. Nie wierzę w to. Jestem po prostu zbulwersowany. A wiecie co? A było o tym w piśmie lunarnym. Pozwólcie, że przeczytam wam fragment. I nastanie dzień, w którym sprofanowana zostanie podobizna pani księżyca. Solarni ikonoklaści dopuszczą się czynu strasznego, ale straszniejszy będzie gniew siostry nocy. Zstąpi ona z księżyca i szczezną heretycy odpowiedzialni za to zbezczeszczenie. Fragment Ewangelii według świętego Drakusia. Nie, to jest po prostu... To jest jedna z najgorszych figurek, jakie w życiu widziałem.
I zapłacię za to 11 złotych. Mówię, dobrze, mógłbym sobie wsadzić tę dychę i złotówkę psów w dupę i to by była lepsza inwestycja. Nie no. Ręce opadają. Luno. Wybacz nam grzechy tego świata. Żeby tylko się zgadzał znaczek, kolor oczu, kształt oczu. Zresztą szukanie tutaj plusów jest jak nurkowanie w szambie w celu znalezienia grosza. Nie. A wiesz co? Akysz, kurwa! O! Akysz! Kurwa! Precz! Nienawidzę po prostu tej figurki. Brzydzę się tym, co oni odwalili. Jestem wściekły po prostu. Może chociaż czasopismo wypadło lepiej. No, okładka jest naprawdę przyzwoita. No tak, mamy numer. Zasłonię to po prostu. Na okładce mamy Twilight i Lunę. Prawdziwą Lunę, nie jakiegoś podrabiańca. Czytam, zgaduję, maluję. A ja kurwa płaczę! Przepraszam, nie mogę się pohamować. Jak wy byście zareagowali, gdyby tak potraktowali waszą ulubioną postać? Jak skrzanią figurkę derpi, to dopiero będzie Armagedon. Nie będzie zmiłuj. O nie. Reklama. List od Twilight. W każdym kółku znajduje się znaczek, który jest taki sam, jak jeden z czterech symboli w ramce. Znajdź go i zakreśl. Takie zadanko. Witam wszystkie moje przyjaciółki! Za każdym razem, kiedy obok mnie na stronie pojawi się biała karteczka, napisz miłe słowo, które opisuje ciebie. Na przykład błyskotliwa, serdeczna lub różowa. Miłe słowo o mnie. Czy wulgaryzmy się liczą? Nie? Nie można? To do chrzanu. Zastanawiam się właśnie, kto jest odpowiedzialny za tą pseudofigurkę. To jest właśnie dobre pytanie. Na pewno nie Egmont. Jestem pewien, że Egmont tylko to wydaje. Nic więcej. Nie jest odpowiedzialny za figurki w tych czasopismach. Szkoda gadać w ogóle. O, komiks o Lunie. To akurat drobna rekompensata. I z tego co widzę, nie jest to oparte na żadnym odcinku z samego serialu. Czas na sen. Poprzez panią całego dnia księżniczka Luna postanowiła zabrać się do pracy. Kurde, ona to ma fajnie. W nocy śpi i w dzień też śpi, ale pracuje. Tak dla odmiany. To jest niezłe. To jest naprawdę niezłe. Okej, widzę tutaj, że troszkę się ta Luna zmienia na różnych kadrach. Miała ona kilka wyglądów z serialu. W pierwszym sezonie, w drugim odcinku wyglądała inaczej. Później też no, grubsza dwa wyglądy, ale tutaj to ma ich wiele. Patrzcie. Tu inaczej, tu inaczej, tu inaczej, tutaj, tu, tutaj, tutaj jakiś... Czy ona ma klejnot w tym? Ma. A wcześniej go nie miała nigdzie praktycznie. Chyba, że go nie widać. Chyba, że jestem ślepy. Nie wiem. Okej, co mamy dalej? No, dalej jest komiks, moi drodzy. Tak jest! Komiks. Czekajcie, może uda wam się go poczytać nieco. Ojej. Uderzyłem. Może nie uderzyłem, tylko po prostu zawadziłem o telefon, którym nagrywam. Poczytajcie sobie. Lunarni, łączmy się. Mam nadzieję, że jest w miarę widać. Staram się pokazywać jak najlepiej. Co to się... Księżniczko, co ty wyprawiasz? No co nas nie popierdoliło, zobacz wideo. What the fuck? Co tutaj się dzieje? Nie mogę, co to? Nie, nie wierzę w to, co widzę. Co oni tu wymyślili? Ja pierdolę, jeszcze tu jest kontynuacja. Ja nie mogę. Dobrze, że to nie jest kanoniczne. Okej, co tu mamy? Jakieś zadanie. Rejmodasz na pewno jest w dobrej formie. Trudno to powiedzieć o tych foremkach. Dlatego znajdź pasujący element do każdej dziurki w pokrywce. Aha, coś takiego.
Logiczne równania. Liczenie też może być niezwykłe. Jako uczeń liceum na matwizie potwierdzam. Wstaw brakujące liczby tak, aby każde działanie było prawidłowe zarówno w pionie, jak i poziomie. Okej. Tu mamy reklamę książek o NLP. No, takie reklamy to ja toleruję. Wielki wyścig Rainbow Dash. Twilight Sparkle. Zaklęcie kryształowego serca. O, tutaj widzę opowiadanie na podstawie odcinka Efekt Wilinki. Tutaj niezwykłe przygody Applejack z wyjątkową figurką. Tak, pewnie to jest ta sama co w czasopiśmie swego czasu. Może jakiś, nie wiem, brokat ewentualnie dodali. No bo po prostu to jest to samo. A tutaj jest na podstawie odcinka Awantura o szkołę. Okej, no spoko. Spotkanie w Canterlocie, czyli innymi słowy, kolorowanka. Wow. Wszystkie trzy księżniczki, bo tylko są trzy. Nie ma żadnej Twilight Sparkle ani Flare Heart. Nie, absolutnie nie. Pinki wrogu patrzy na ciebie. Uważaj sobie lepiej. Co my tu mamy? Chyba kilka zadań. Wow. Flutterszy uwielbia śpiewać razem ze swoim ptasim chórkiem. Dokończ obrazek i pokolor go tak, jak pokazuje przykład. Potrzebujesz pomocy, biegnij do Fluttershy. Jak zacznie ryczeć, to ci pomoże na pewno. Nie żebym się nabijał z Fluttershy. Chociaż, no, chyba jednak nie do końca to słowa przed chwilą były adekwatne. Znaczy, ona tam troszkę stwardniała. Jest bardziej asertywna i w ogóle. Ale wiemy, że nasz fandom jednak kojarzy ją z takiego płaczliwego charakteru. To tylko żarty. Proszę o dystans. Klientem Harmonii, które reprezentuje Fluttershy, jest dobroć. To kilka cech, które pasują do niej. Zakreśl je. Nieśmiała, troskliwa, pazerna, łagodna, złośliwa. Ale czy bierzemy pod uwagę też odcinek z Iron Willem, w którym właśnie Fluttershy była złośliwa? Czy niekoniecznie? Angel to najwierniejszy. Nie. Angel to najwierniejszy mały przyjaciel Fluttershy. To wyczesowanie drugiej połowy obrazka. Okej. Takie zadanie rysownicze. Fluttershy potrafi dogadać się ze zwierzętami. Właśnie mały ptaszek poskarżył się, że jednej łuce lęgowej brakuje bardzo ważnego elementu, który jest gdzie indziej. Wskaż mi kompletny domek. Takie coś. Okej. Nie od w ogóle plakatu? Aż dziwne, czekajcie. No tak, plakat powinien być tutaj. Ale jajco, no fajno. Chociaż w sumie, jakby ten plakat miał być jednostronny, to podziękuję. Dobra, wróćmy na właściwe tory. Tutaj jest coś jak gra planszowa? No. Możecie sobie poczytać. Proszę bardzo. Jeśli ktoś jest zainteresowany. Aha, czyli tutaj coś. Takie tworzenie kucyka. Dziękuję, od tego mam pony kreator. Albo kompetentnych rysowników, takich bardzo dobrych. Dobra, nie będę narzekał tutaj, bez przesady. Dziwna mikstura. Stary Edglimę przygotowuje magiczną miksturę, żeby pomóc swojemu przyjacielowi Sunburstowi w jego naukowych badaniach. Pomóż jej dostać się przez labirynt do środka flakonika. Następnie policz większe żółte gwiazdki po lewej stronie butelki, a ich liczby zapisz na etykietce. Znowu to miłe słowo o mnie? Może to jest dobre dla małych dzieci. Ja jestem za stary. Ja jestem starym koniem. Kucem. Smokokucem w zasadzie. Tutaj mamy konkurs z takimi nagrodami. MLP Magiczne Historie, MLP Magiczny Salon Fryzjerski, Miękki Kucyk Pluszowy. A Spike to co? Pies? Znaczy w Equestria Girls, tak. Stop rasizmowi! MLP kucyki podstawowe. Ta twoja jest chyba jakaś zjarana. Kamykowy trop. O, jaki uroczy obrazek. Ogólnie muszę przyznać, że. No, może zdarzają się pewne gorsze obrazki, jak te w komiksie z Luną. Ale ogólnie bardzo ładne biorą te obrazki na różne strony. Duży postęp w porównaniu do tego, co było kiedyś. Spektrum kamieni szlachetnych dla Rarity. Którą ścieżkę powinien wybrać, żeby zebrać jak największe okazy?
Raz policz klejnoty na każdej dróżce, a ich liczbę kolejno zapisz w kółeczkach. Tylko pamiętaj o dwóch klejnotach Spajka. Znaczy, przejdźmy dalej. Kolejna reklama. Ona pożre wasze dusze. Okej. Okay. A na ostatniej stronie kolejna reklama z kucami. Jest to wydanie specjalne czasopisma My Little Pony. Numer 2 z 2019 roku. W prezencie jest kusyk do pomalowania. Jest to Pinkie Pie. Dodatkowo jeszcze macie dwa balony. Ale nie są to balony Pinkie Pie. Znaczy są, ale... Eleny Weiss. No i muszę przyznać, że oglądałem recenzję Upira i naprawdę spoko jest to. Niby czasopismo, no takie, wiecie, czasopismo. Bo jest to jedna wielka kolorowanka, ale naprawdę spoko pomysł. Jest co kolorować w niej. Zresztą, jakby ktoś chciał zobaczyć, to może obejrzeć sobie recenzję Upira właśnie. On też się bardzo zachwycał. Znaczy, może u mnie nie widać tego entuzjazmu, ale u niego był on widoczny. Polecam sobie zobaczyć, link w opisie. O rety, co ja mogę o tym powiedzieć? 11 zł za czasopismo? To nie jest dobra cena. Czemu powiedziałem czasopismo? Bo dla mnie ta figurka nie istnieje. Po prostu... Szkoda kasy. Nie polecam. No chyba, że ktoś ma talent do przemalowywania kucyków, to wtedy może być zadowolony. Ale jak ktoś nie umie, no to się niestety przejedzie. I to dupą po żwirze. Wiecie co? Zapytałem o opinię na temat tej figurki. Zapytałem właśnie eksperta, co o tym sądzi i o to, co powiedział. To jest kurwa kupa gówna, no! To jest kurwa parodia! To jest gówno plastikowe! To jest plastik zrobiony w Meksyku w piątek wieczorem przez ziomali, którzy chcą kurwa iść imprezować, no. Zrobione na odpierdol. I padalcu plastikowy! Gównem jesteś, kurwa! Nie warte, kurwa, gówno padalec, kurwa, plastikowy! Parodia, kurwa, no! I tym sposobem zakończymy tę recenzję. Do widzenia.